Województwo podlaskie po raz 16 wyłoniło zwycięzców konkursu Podlaska Marka. Gala organizowana jest co roku. Wyłania oraz promuje najlepsze produkty i pomysły w regionie. Podlaska Marka to prestiżowy konkurs, który co roku nagradza to, co najlepsze w województwie podlaskim. Ma bardzo dużo produktów, wspaniałe wydarzenia kulturalne się tutaj odbywają. Mieszkają tu bardzo wspaniali ludzie, którzy. Organizujemy bardzo wiele inicjatyw, inicjatyw charytatywnych, społecznych, integrują społeczeństwo. Tym razem statuetki wręczono w dziewięciu kategoriach. W kategorii odkrycie nagrodzono zespół naukowców z Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma na celu właśnie zbadanie tych nowych biologicznych aktywności grzybów, które możemy znaleźć po prostu w naszych lasach, w tym przypadku akurat las grzybów, które możemy znaleźć. Na drzewach Puszczy Białowiejskiej. W kategorii społeczeństwo statuetkę otrzymało Polskie Towarzystwo Diabetyków. Do takich chwil warto żyć. Stowarzyszenie organizowało obiady czwartkowe dla osób chorych na cukrzycę. Uczyliśmy te osoby, jak żyć z cukrzycą, ale również uczyliśmy, że w życiu nie chodzi o to, by czekać, kiedy minie burza. Chodzi o to, żeby się nauczyć tańczyć w deszczu. W kategorii najlepsza inwestycja tytuł podlaskiej marki otrzymała hala sportowa Suwałki Arena. Ta budowa była bardzo trudna i skomplikowana, ale dzięki niej powstał obiekt, który dzisiaj jest wizytówką nie tylko Suwałk, ale przede wszystkim również i województwa Podlaskiego e, świadczy o nowoczesności, o naszych aspiracjach. W tegorocznej edycji Podlaskiej Marki przyznano nagrody w dwóch nowych kategoriach: Biznes i Projekt 4.0. W tym roku poziom e, był bardzo duży, jeśli chodzi o nominowanych. My naprawdę mieliśmy problem. Tu jest bardzo wysoka konkurencja. Ja już nie mówię tylko o produktach, o przedsiębiorcach, e, ale też o wydarzeniach. Konkurs Podlaska Marka organizowany jest już od 16 lat.